sobie lajka. Wiesz, będę łóżeczku. tam Może sprawdzał. mi coś podpowiesz. No, podpowiem. No, No, dobranoc, dobra. papa. Papa, pa. Halo, halo. Dzień dobry. Dobry wieczór. Co tam, jak tam? Wszystko w porządku, a tak strasznie cicho cię słychać. Znaczy, może nie strasznie, ale cichutko. Bo ja tak muszę ciszej trochę mówić. A, bo jest pewnie pod kołderką, co? Dokładnie. Mama pewnie słucha, albo żona. Nie no, śpią wszyscy w domu, ja sam nie mieszkam jeszcze. No dobra, no i co bym chciałeś powiedzieć takiego? Ja chciałem powiedzieć, że siedzę sobie tutaj. I jest dobrze tutaj, co? Tak, cały dzień przed komputerkiem. Okno zasłonięte, żeby słońce nie raziło. No I to śpię. prawidłowo, nie? Dokładnie. A ty? A ja co? A ty co tam, jak tam? A wiesz, jak to u mnie. Trochę problemów. Kurde, jakie to są problemy? Wiesz co, powiem ci, że nie są to jakieś wielkie problemy dla mnie, ale. Możesz mi powiedzieć. Nie, żartuję, żadnych problemów nie ma. Na pewno nie żartujesz. Nie, bo gram w tego Hearthstone'a, nie umiem. To ja Mówią, nie mogę ściszę troszkę nauczyć. grę, proszę. No ja też tak myślę, że jeszcze ją ściszę. No. Oni tam jakieś hasełka wołają i nie słychać, co mówicie. Ja u mnie w porządku Dokładnie. jest. Wiesz, fajny dzisiaj stream był, Altis. Trochę się tak powoli rozkręcał sucho, ale myślę, że na koniec już był, kurde, dobry. Oglądałem, bardzo fajny. Mówisz? Tak. No i o to właśnie Myślę. chodzi, nie? Że ty oglądasz, mówisz, że jest fajny, nie? Tak, ja ogólnie się uczę podrywy na twoich streamach. Tak? I udało ci się Tak. wyrwać jakąś loszkę? No, tak, mam dziewczynę dzięki temu. Porządek w kolejce ma być! Masz To jakąś na oku? znaczy, nie na oku, tylko już jestem z nią. Aha. No. No to powiem ci, że kurde, gratulacje, ale wykorzystałeś jakąś technikę moją? Pegging. To fajnie się bawicie. No. Może to ta odgonia, koleżanka. No dokładnie. Ja myślę, nie no, ona nie zna gonia. A tak a propos gonia, No. to jeśli mógłbyś mu coś przekazać. Światłość nie osądza. Co bym mógł mu Okej. przekazać? No, coś bym mu mógł przekazać. Bo ja się go już pytam dużo razy, ale on mi nigdy nie odpowiada. Proszę go spytać, czy on wie wreszcie te rożki jagodowe. Czy on co z rożkami? Czy ja rożki jagodowe? Wiesz co, mi się wydaje, że on te rożki już jadł chyba. Ale przekaż mu to, bo może nie jadł, ja muszę to wiedzieć. Okej, dobra, to ja mu to przekażę. Zapytamy się go, czy on te rożki jadł, ale wszyscy się go pytają. No i bardzo dobrze. No dobra, czy No właśnie chciałbyś kogoś pozdrowić? no ja bym chciał pozdrowić i ciebie. O, to super. Czuję się Nie wiem, pozdrowiony. co tam jeszcze Bąkol z tobą jest, jakie to też go pozdrawiam, jak nie ma Nie, u mnie. Bąkol już poszedł spać, wiesz, Lulu. Ale nasz Okej. możliwe, że nas słucha. No to go nie pozdrawiam, jak go nie ma. No. No i co, i pozdrawiam cały czas. I cześć. No dobra, to trzymaj się, hej. Cześć. Powiem wam, że ten koń jest mega denerwujący. Fajnie, że mi wypadł. Bo ja pamiętam, że walczyłem z ludźmi, bo mieli tego konia. To jest tak irytujący. W ogóle ten. Halo, halo! Halo, Jasiu. No, cześć, kto to? Cześć, Piotrek z No. Podwarszawy. No, siema, Piotrek spod Warszawy. Fajnie, spod Warszawą. Słuchaj, Jasiu, fajnie jest pod Warszawą. Słuchaj, ja już trochę się napiłem i tak dalej, i tak myślę. I strasznie się zawiodłem na tobie. Czemu? Chodzi o Darię. Ale kim Daria dla ciebie jest w takim razie? Nikim dla mnie nie jest, ale ja oglądam z zapałem twoje streamy. I jestem strasznie zawiedziony, że tak szybko się poddałeś. Że ja się poddałem. No nie wiem, jakie masz właśnie zamiary. Zadzwonię do ciebie, mówię, zapytam się. Wiesz co, Będziesz czekaj, twoje walczył o piroci. jej miłość? Halo. Wiesz co? Ja myślę, że będę walczył o Darię. Będziesz o nią walczył? Tak, no co, mam nie walczyć. Trzymam wielkie kciuki za ciebie. No tak dzisiaj właśnie oglądałem
i ta dekota cała i tak dalej. I mówię, wiesz co, nie. Bo ja, bo tak jak mówiłem, ja o wiele dziewczyn będę walczyć. A może one będą o mnie walczyć w końcu. Rozumiem. Nie, wiesz co, no, ja tak się zastanawiam właśnie, myślę, kim jest Jasiu tak naprawdę. Jaka jest jego prawdziwa natura. Tak. Dokładnie tak. I do jakich wniosków doszedłeś? No właśnie nie wiem, czekam z niecierpliwością na kolejne odcinki tej historii. No to będzie na pewno ciekawe. No mam nadzieję. Na pewno, no na pewno będzie ciekawe. Czekaj. Też gram w Hearthstone. Też grasz w Hearthstone teraz? Gram. O właśnie! Wyzywam cię na pojedynek. Kurde, nie, ja się nie dam wyzywać na pojedynek, bo nie mam trochę czasu na pojedynek, bo arenę robię i odbieram telefony, a ja się nie umiem skupić teraz. Wiem, domyślam się. A powiedz mi, co ty byś zrobił, gdybyś był Jasiem Kalais? Gdybym był Jasiem Kalai? Nie wiem, ja jestem z natury takim człowiekiem, że na pewno nie szukałbym na siłę kobiety, tylko czekał, aż sama się znajdzie. Mówisz? No jasno. Ale wiesz, to by było nudne, nie? Mogłoby być trochę. Ale czemu nie szukał? No to co, ale co, ma sama na mnie wpaść? No wiesz, różnie to bywa, nie? Ale to, że myślisz, że Jasiu na siłę szuka, jeśli się pyta o Dakotę? Porywaczy? Myślę, że coś w tym jest. Mówisz? Kurde, może tak jest, no rzeczywiście. Pamiętasz historię Jasia Strażaka? Pamiętam, Jeremy. No i jak tam się trafiła Daria? No to spadła mu jak z nieba, to nie? Był zbieg okoliczności, spadła jak z nieba. Myślę, że to był znak. No tak było, rzeczywiście. No właśnie. Co on tu wyciągnął? No dobra, słuchaj, nie będę ci zajmował linii, nie będę zwracał twojej uwagi na takie grube przemyślenia. Mhm. Pozdrawiam cię i robisz super robotę, chętnie się ogląda, także pozdrawiam ciebie i twoją całą ekipę, tam Donkola i tak dalej. Także trzymajcie się i nie tylko młodzi was oglądają, także starsi lubią się pośmiać. To ile masz lat? 26. O kurde. To no jest może trochę. Może nie jestem jakiś stary, ale myślę, że ponad przeciętną. To powiem ci, że to jest trochę. Troszeczkę. No dobra, Jasiu, trzymaj się i życzę ci wspaniałych historii miłosnych i niesamowitych przygód na Elkisie. Dzięki. No. No dobra, no to trzymaj się, hej. Moi drodzy, kurde, niesamowite przygody. Co on dostanie? Dwie takie kopie, czy co to? A nie, on przywołał tego, a to dobrze. Moi drodzy, no i to był fajny telefon. Kurde, ja się nie mogę skupić naprawdę, ale ciężko, ale sobie radzę jakoś. Ja jakoś sobie radzę. Halo, halo, kto się do nas zadzwonił? Halo, halo, bo ja mam taki problem i chciałbym się zwierzyć. No, mów. No bo ogólnie jestem bardzo dobrym uczniem w szkole, a tak na samym wstępie to pozdrowienia dla ciebie i wszystkich obecnych. Mhm. No i właśnie, ja jestem bardzo dobrym uczniem, uczę się szczególnie z przyrki, żeby mnie nie bili, tak w domu często, nie? Mhm. No i tak właśnie, trzeba. No tak trzeba, bo przyrka to ważny przedmiot jednak. No i koledzy właśnie mnie gnębią z tego powodu, ja muszę im kanapki nosić do szkoły, ale to nie wszystko, bo zazwyczaj to ja mam z serem i z sałatą, nie? Bo ja takie mam jedynki trochę jak królik i lubię takie, nie? Mhm. No i właśnie pewnego dnia, no bo dalej to mi kazali kiedyś szynku przynieść, ale mama powiedziała, że nie, że jestem na diecie i muszę mieć taką zwykłą i oni mnie bardzo pobili i potem mnie w szafce szkolnej zamykali, no ale pewnego dnia mnie pani sprzątaczka otworzyła, to potem zaczęli mnie w chemiczny. No ale nie mogę dokończyć, no. Możesz, no przecież tylko powiedziałem, że niesamowite było, się uprzejąłem tą historią. No właśnie, ja też strasznie, no bo ogólnie potem mnie w chemicznej zamykali, jak mnie już zamykali, to
kwasem się takim oblałem, a ja miałem taką nową koszulkę w rezerwedzie sobie kupiłem za kieszonkowe, 69,99 dałem. Mhm. No i mamusia to zobaczyła i tatuś też mi bardzo przywalili i potem do szpitala na 7 dni poszedłem. No i tam gierczaka złośliwego i gierczycę zdiagnozowali. I co teraz mam zrobić? Powiedz mi, co teraz mam zrobić? Dlaczego? Bo tak, nic pozostaje ci nic innego. Dobra, dobiorę, wiecie, bo się... Wycisz stronnika, co mi to da? Nic mi to nie da. Da mi to zajebiście dużo, jak tego wystawię. A nie, wycisz... O, to zajebiście. Dam tego. Tego zabiję. On się z tym strajduje. Dobra, zobaczymy. Halo, halo? Dzień dobry. O, a kto to się dodzwonił? Pierwszy raz dzwonię, także... Co to za miły głos? No, a wiesz, że ten głos jest całkiem blisko, bo tak się składa, że to jestem z Gliwic. O kurde. To wiesz, to ja za niedługo kończę live'a. No to nie wiem, możemy się ustawić. O kurde. Nie no, tak na serio. Nie, nie żartuj, ja tu biorę już numer, mam. Kurde, dodaję. Ustawka Gliwice. A może ja udaję, że jestem z Gliwic. No nie, teraz to już wiesz, tam nie ten, nie uciekaj ode mnie. No dobra, spoko, to poczekaj, poczekaj chwilę, bo muszę się troszeczkę skupić, bo się zastanawiam. Dobrze, rozumiem, też gram w Hearthstone. Tak? To wiesz, o co chodzi, nie? No. Czekaj, muszę to... Kurwa, szkoda tego. No ale dobra. Chociaż w sumie... Sam nie wiem, tu się i tak wyleczę, więc może lepiej go na mordę już uderzyć. No nie wiem, nie wiem. Wiesz, ja tu nie oceniam nikogo. Wiesz co, ja go uderzę go na mordę. Dam tego... Tego tu. Dobra. I tyle. Ja się i tak poleczę. No, jak się nazywasz jeszcze raz? Jeszcze nie powiedziałam. A, ale... kurde. Przepraszam. Miło, że zauważyłeś. No, to ja się nazywam Jasiu. A, to ja wiem. Brat mi mówił, że jesteś z Gliwic. O Boże, a ty dzwonisz pewnie, że coś zrobiłem twojemu bratu. Bana mu dałem, albo przypał, albo brzydko powiedziałem na streamie. Nie, on chyba nie ogląda. To dobrze. On chyba woli MKR-a. Mówisz? A, ale patrzcie, MKR miał kiedyś Arenę 3-1. A, no widziałam. No. No tam chyba było w końcu tak, że przegrałeś, nie? Co ty tam wiesz? Chyba nie oglądasz tego streama za długo, co? No właśnie nie bardzo. No. Bo ja tylko Hearthstone'a. A, tylko Hearthstone'a. I dziś postanowiłeś mówić, co to za Hearthstone? Wchodzisz, patrzysz, a to ja. No, smutno. Dokładnie. Zatem to pisałam pracę licencjacką i sobie włączyłam w tle. No i o, nagle a studiujesz Hearthstone. Na Polibudzie? Nie. Dostałam się, ale stwierdziłam, że to nie moje klimaty. To na co poszłaś? Na UE w Katowicach. No to fajnie, kurde. To a ty studiowałeś na Polibudzie? Mhm, na Polibudzie studiowałem. Co? Automatykę i robotykę. O kurde, to nice. No, to fajnie. To może jednak, wiesz, jakiś kontakt, kurde. Kurczę, co jak mój brat to ogląda? Boże. Będę miał, kiedy się koleś do mnie wysłał wiadomość, że mam z jego siostrą nie rozmawiać. O nie, najgorzej. A ja z nią wcale nie rozmawiałem za bardzo. Znaczy za bardzo. Ja jakby nie odpowiadałem i to ona do mnie pisała. Ale on był pijany po prostu i się wkręcił psychicznie w to. No, ty masz dużo fanek z tego, co wiem. Wiesz co, nie zauważyłem właśnie. Więc jak jakaś zadzwoni, to już wiesz, to już tu... Chciałem powiedzieć, stoję na baczność, ale chciałem, to głupio brzmi, więc jakby... To jest ważna chwila, o. No to muszę sobie to zapisać, kurczę, nie wiem, a kiedy wrzucisz tego, nagranie z tego? Kiedy wrzucę odprawię? Nagranie z tego? Wiesz co? Tylko nie nazywaj tego jakoś dziwnie, bo będzie mi przykro. Nie, nazwę to telefon. I później Hearthstone.
Telefon, ok, headphone. Dobra. No. To jestem spokojna. No, ale co cię skłoniło, żeby zadzwonić? No tak sobie siedzisz pod kołderką, druga w nocy, coś tam sobie rozmyślasz. No właśnie pod kołderką, bo kurde, musiałam pisać pracę, no i właśnie dlatego zadzwoniłam, bo musiałam pisać pracę. A, i stwierdziłaś, że mówisz, już w domu nie będę sprzątać po nocy, coś tam no, nie będę, w internetu już całe przeglądałam. Nagle sobie pomyślałaś, to zadzwonię do sushi, bo... No dokładnie, no. Ale kurczę, dzwonić się to jest jakaś masakra. O, jaki skubaniec. Kto? A, ten koleś ja? Tutaj, wiesz, porobił mnie trochę. Nie, ty. Nie, ziomuś. Wiesz, jakbyś chciał jakiejś korepetycji z Hearthstone'a, to mogę się zgłosić. Mówisz korepetycję z Hearthstone'a? No. Ja myślę, że sobie dam radę trochę. Ale co, uważasz, dobra, że grasz lepiej niż ja? No. Kurde, a którą masz rangę? No teraz nie gram, bo mi się nie chce, bo muszę pisać pracę. Na, a którą miałaś ale najwyżej? Ale najwyższą miałam 5, no to trochę lepiej, co? Kurde, no ja miałem 10, ale grałem tylko jeden dzień. No ale tobie układali talie koledzy, a no tak, pomagali ale wiesz, we mnie, a ja a ty skąd wszystko wzięłaś? Sama. No pewnie z tej strony takiej, na której ja nigdy nie byłem. Nie no, od MKR-a. No, a to oni mi też od MKR-a układali. Tak? No, tak było. A tam Rok gra jakąś dziwną talią, coś tam. Jaja Mateusza chyba, czy coś takiego, musisz sobie obczaić. No, grał czymś takim, te jaja, ale nie wiem, i to działa ta talia? No nie wiem, no ja nie gram teraz, to nie wiem, jaka jest meta. Ty mi musisz powiedzieć. Ja to no w ogóle nie wiem, to jaka jest meta, nawet nie wiem, co to jest meta. A już umiesz wszystkie sekrety, czy już... Nie, mam, ale mam w notesiku zapisane wszystkie sekrety, wiesz? W notesiku zapisane wszystkie sekrety. Powiedz mi, jak ja powinienem rozmawiać z kobietami, które do mnie dzwonią przez telefon? Wydaje no mi się, wiem, że robię to źle. Czemu? No według mnie bardzo kulturalnie się zachowujesz, bo niektórzy to naprawdę. Mówisz, że nie... Ale co, nie? Że niektórzy dzwoniłaś już do kogoś innego? No nie, ale niektórzy, wiesz, sobie cisną bekę. Tak, wiesz, nie, no oficjalnie, ja, wiesz, to moi ja, widzowie, moi widzowie dzwonią do mnie, to ja słucham. Nie cisniesz sobie beki, no jasne. No co ty, ja mam różnych widzów, mam na YouTubie młodych, tu mam trochę starszych, gdzieś tam czasem ktoś widziałeś poprzednio, zadzwonił jeszcze starszy ktoś. No, ale pijany. No, najgorsza była ta historia z kupą na dywanie, już myślałam, że... No, widzisz, jakie dziewczyny potrafią być? No właśnie. No. Czemu ja musiałam tego słuchać? Czemu ja musiałem tego słuchać, a później musiałam po prostu żyć? No w sumie ja mogłam wyłączyć tego streama, no ale nie poddałam się, dzwoniłam dalej. No. Czyli jednak, kurde, miałaś parcie na ten telefon. Dokładnie, pewnie no. Chciałaś o coś zapytać ważnego. Tak, bo słyszałam, że mieszkasz na Trójkącie i zastanawiam się, jak się tam żyje. Kurde, wiesz co, nawet dobrze mi się żyje. Nie boisz się? Nie, no co ty. No mnie od dziecka straszyli, że mam się tam nie zapuszczać. Wiesz co, no nikt się tam raczej nie powinien tutaj zapuszczać. Więc jak no. Czasem, wiesz, ktoś by tam wpadł na pomysł, że mnie na przykład odwiedzi, to nie polecam, zdecydowanie. Okej, okay. Nie mam zamiaru, także wiesz, ewentualnie mój brat. Co zrobić? Weź mi podpowiedz coś. No nie wiem, jaka jest sytuacja na stole. Widzę, że jestem jak Paulinka od Izaka. On będzie kurde tradeował, czy nie? Fakt, najgorzej mi wyszło, co mogło. Dobra, dajmy to. Czemu jesteś jak Paulinka od Izaka? Co to oznacza? No nie wiem, na czacie tak pisze. Tak? Ty, czekaj, no. Bo masz podobny trochę głos. Ale nie masz, to nie jesteś Paulinką. Ja wiem, jaki Paulinka ma głos dokładnie. No wiem, że nie jestem Paulinką. No. A jak się nazywasz w końcu? No nie powiem. No weź to powiedz. Niektórych rozpozna. No czekaj, bo ci muszę jakoś dopisać sobie do książki, kurde. Mm-hmm. Teleadresowej, kontakt. Jak się mogę sobie zapisać? Muszę wiedzieć, no weź. Nie, bo mam, no ale mam charakterystyczne imię, to wiesz, od razu wszyscy będą wiedzieć, kto to. Czekaj, kontakt. Ej, no nie mogę cię dodać. New kontakt. Name, tajemnicza nieznajoma. Ty, ale mnie porobił koleś. Kurde, nawet nie wiem, mogę co się stało. Mogę powiedzieć, że jestem blondynką, więc wiesz, no już odpadam. Poza tym na czacie się zastanawiają, czy jestem podobna do Paulinki. Jesteś... Czekaj, jesteś blondynką. Ale co znaczy, że odpadasz? Bo co no, niby? No przecież
powiedziałeś, że lubisz brunetki, nie? No nie, no ale wiesz, to nie znaczy, że nie lubię blondynek, nie? No jasne, no teraz tak mówisz. Tajemnicza nieznajoma. I no, co, okej? Okay? Podoba mi się to. Ty, no ale nie mam tego telefonu, do czego ja to dopisuję? Boże. No i skąd ja mam wziąć twój telefon? Jak to się kopiuje? Boże, nie umiem telefonu. Zapiszę sobie na kartce. Nie patrzcie. Przepraszam, nie umiem ze smartfonów korzystać. Ty, jak on mi go zabił? O oh, fuck, Big Game Hunter. Chyba przegrywam, wiesz? O nie, i co, będzie koniec areny? No, będzie na znów na kobietę będzie. Że to wszystko przez kobiety. Ja pierdzielę, ale mnie zmucił. Dobra, to teraz jest moja chwila prawdy, czekaj, wiesz. A jaki miałeś najwyższy wynik na arenie? Co? Sam. Ale sam. Jaki zrobiłeś najwyższy wynik na arenie? No, do 9 coś tam doszedłem. 10 chyba. Tam Bogol w końcu wpadł i mi coś pomógł, ale jakby ogólnie to nie było ten. Czekaj, 7, 8. 8, wycisz demona. Ja pierdzielę, nie mam co zrobić, wiesz. Kto ci wybrał tą kartę? Ale którą kartę mi wybrał? No, wycisz demona. Co przecie? Kurde, nie wiem, no taka wyszła. Koniec, no nie mogę tego rzucić, bo wyciszę se go. Chociaż jak go... Dobra, że wolę go w sumie wyciszyć i mieć to na stole niż ten. Mogłem go w sumie wymienić z żukiem, nie? Ale zwaliłem akcję. Czekaj, bo mam twój numer teraz. Gdzie jest ten kontakt? Co mi jeszcze powiesz ciekawego, wiesz? Bo tu chłopaki na czacie nie mogą już wytrzymać. Ale z czym? Że co? Już za długo gadamy, dzwoni, tak? Wiesz? Nie, masz bardzo ładny głos, to możemy sobie pogadać. Ty, nie no, robił mnie, kurde. Nie wiem, jak dodać te kontakty. No to nie dodawaj, no. Nie no, muszę, kurde, dziewczyna dzwoni. Dodam sobie. Teraz. Ale ja mam wyrzuty sumienia, bo kurczę, pewnie te twoje fanki się dobijają już. Wiesz co, moje fanki to już dawno śpią. Tu moi drodzy, numer zapisany, chyba musimy kończyć live'a. Dzięki, trzymajcie się, pa. Pa. I koniec, kurde. I koniec. Już koniec. Nie, no mam. Nie, no nie. Coś jeszcze możesz opowiedzieć. No ale co mam opowiadać? No, nie wiem, no coś... Ciągle nie znamy twojego imienia, że jest jakieś dziwne, to będzie Żaneta pewnie. Nie dziwne, tylko... Kurczę, oryginalne może. Ksenia. Karyna. Oj. No nie będziemy zgadywać. No, ale jak jesteś z Gliwic, to powiedz mi... Dobra, to była podpucha, to już wiem, że jesteś z Gliwic, bo nie zaprzeczyłaś, ha, ha, ha. No dobra, no przecież powiedziałam od razu, że jestem z Gliwic, no. No ale może nie chciałaś, żebym wiedział. Poza tym, sorry, ale nikt więcej spoza Gliwic nie wie, co to jest Trójkąt. A może my się znamy? Nie sądzę. Bo ludzie w Gliwicach się znają, wszyscy. No ale jesteś za stary. Aha, jestem za stary, to ile ty masz lat? No kurczę, piszę licencjata. To masz 21 lat. No. No ja w sumie nie wiem, ile ty masz, ale jak już chyba skończyłeś studia, no to jesteś za stary. 23. Serio? Nie, na pewno nie. No jak nie? Dopiero co skończyłem i tu streamerka. No, jasne. No jak nie? Naprawdę nie. Tak było. Tak jest. Nie. No mówię ci. Jestem, ale mi dobrze karta teraz weszła. Najlepiej. Zbyt obeznana w tych klimatach, żeby wiedzieć, że nie jesteś. Tak? 23-latkiem, no. No to co ja ci mogę powiedzieć? No nie wiem, no. Czemu coś ciekawego mi opowiedz. A ja się skupiłem na wyrzuceniu. No nie, no nie możemy tak, bo ja ci mogę coś ciekawego powiedzieć, ale tutaj kurde podsłuchują mnie. No dobra, no ale to wiesz, na przykład słyszałam, że byłeś na Alasce, to prawda? Byłem na Alasce. Kurczę, zazdro. Tam, kurde, były niedźwiedzie alaskańskie i inne rzeczy. No wolę nie wiedzieć, co tam jeszcze było. A w Stanach innych jakiś byłeś?
Czy byłem jeszcze w jakichś innych stanach? Wiesz co? Nie. Tak, byłem, bo już całe Stany przyjechałem. Znaczy wschodnie, zachodnie, przepraszam. No to zazdro. Ci powymieniali tymi hapsami, co sak zryte. Co, ty znowu arenę grasz? A, gram arenę, ale tu dziwne rzeczy się teraz będą działy, wiesz? On nie walnie, dostanie takiego szału, że masakra. Ty jeszcze z furią wichru, no nie wierzę w to po prostu. O, fuck. O, to będzie gruba sytuacja. Ale to mnie będzie bolało. Kurde, masakra, powiem ci. No nie, no jest źle. Kurczę, wiesz co, ja się chyba rozłączę, bo tutaj czat jest bardzo niemiły. Bo czat to oni są, wiesz, oni zazdroszczą, stuleje im strzeliły. Nie będą mogli spać pewnie przez godzinę po tym, po usłyszeniu tej naszej rozmowy. No nie, byłem na Alasce, byłem w Stanach, tam jechałem samochodem, żeśmy jechali, było fajnie, była przygoda. Kurde, koleś mnie zaraz, masakra, porobił mnie, wiesz, jeszcze gorzej. No kurde, do szóstej rundy, nie wiem czy dożyję w ogóle do szóstej rundy. Czat się martwi, że się nie wypłacę, ale spokojnie, mam telefon na firmę. Ja pierdziele, co on ma od... A pierdole... Spokojnie, mam telefon. To fajnie, kurde, to se korzystasz. Dobra, wiesz co, ja się rozłączam i jest mi oficjalnie przykro. Ale czemu ci jest oficjalnie przykro? No bo czat jest niemiły. I każą się rozłączyć. Czad jest zawsze niemiły. Na to nic nie poradzisz. O ja pierdziele, to mnie pozamiatał koleś. 3-3 kończymy chyba. 20. 20 ma dokładnie. Jest one off, ale pewnie coś będzie miał. Nie? Jak myślisz? Nie wiem. Czytam niemiłe komentarze na czacie. I karty mu się w ręce skończyły. Ty, czekajcie, jak on będzie one off, to ja to jeszcze wyprowadzę. Kurwa, plus 4-4, no nie wierzę po prostu. Przepraszam cię, wiesz, bo się zdenerwowałem, kurde. I ty jeszcze tak czekał na to, nie? Miał tą kartę w ręce, tylko żeby mnie wyprowadzić z równowagi na noc. Co za ziomek. Nie czytaj, co na czacie piszą, wiesz, ja nie czytam na przykład. Myślisz, że mi legenda wypadnie? Udajesz, że czytasz. No, mam nadzieję. Kurde. Dostałem pakiet kart. Dobra, otwieram pakiet kart, kurde, i jest. Co w nim będzie? To nie. Ja pierdolę, zawsze najgorsze dostaję, wiesz? Stożyk zimny. No. Zdrada. Dobra, jak kończę, wiesz. No dobra, to trzymaj się, nieznajoma. No, pozdrowienia dla niemiłych czatów. No, trzymaj się, mam twój numer. No. Odezwij się. Zablokuję cię, jak się rozłączysz. Czemu mnie zablokujesz? Ale to ja będę czekał, ja się pierwszy nigdy nie odzywam. Aha, no to spoko, mam taką zasadę. Ale będę wiedział, jak ktoś będzie do mnie, jak będziesz do mnie dzwonić, to ja wtedy mi się wyświetli od razu. A to ona. Ok, dobra, no to trzymaj się, papa. No to trzymaj się, papa, dobranoc. Dobranoc. Jo. No kurde. I już kolejny telefon. No ale moi drodzy, no i co my teraz mamy? Kolejną arenę zacząć? 3-3. Tak źle mi dawno nie poszło. A wiecie jak to z kobietami. Ciężko rozmawiać, powiem wam, z kobietami, kiedy kurde arenka się rozgrywa. Swoją drogą, albo mi się wydaje, albo dwie areny przegrałem w trakcie rozmowy z nią. No, tak to jest. Baby. Dobra, robimy przerwę sobie. Chociaż 29 minut to nie robimy przerwy. No ale co ja zrobię? To kolejną arenę zacznę? To mi trochę głupio, nie pasuje mi tutaj. To wiecie co, przerwę to nagranie.